bankowi. 17 osób na ławeczkach, w żaden sposób nie przypiętych ani niezabezpieczonych na oplandykowanej przyczepie samochodów. W taki sposób wracali uczestnicy polowania, które odbyło się pod Chodzieżą w Wielkopolsce. W drugim samochodzie przystosowanym do przewozu jedynie 3 osób i to tylko w przedniej części, nie było lepiej. W tylnej części busa policjanci ujawnili 7 osób siedzących